Jesteśmy, jesteśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowu Maku Records, studio gościnne, studio, w którym blues, jazz i inne pokrewne gatunki czują się jak u siebie w domu. Śląskie brzmienie od trzech dni. Jesteśmy już tutaj zadomowieni. Tu jest bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie. Bardzo wielu fantastycznych i co ważne sympatycznych realizatorów wizji i dźwięku. Oni stają na głowie, aby ten obrazek i dźwięk docierały do Was w jak najwyższej jakości. Tym bardziej, że ogląda nas nie tylko cały Śląsk i Zagłębie, ale Polska, Europa i cały świat, bo mamy takie doniesienia, że po tamtej stronie Wielkiej Wody też mamy wiernych widzów. Pozwólcie, że od razu pozdrowię dwóch, o których na pewno wiemy, że są teraz z nami. A więc Maciek Radziejewski w Nowym Jorku, znakomity gitarzysta, mam nadzieję pamiętany przez Was bardzo dokładnie z wielu ciekawych muzycznych przedsięwzięć. No i jest jeszcze z nami Jurek Piotrowski, gdzieś niedaleko Chicago, niedaleko lotniska, z którego mamy nadzieję przy najbliższej okazji odleci Dreamlinerem do Polski i będzie tutaj znowu z nami, z naszą śląską bluesową rodziną. Śląskie brzmienie to takie muzyczne przedsięwzięcie wymyślone i przygotowane przez Leszka Windera, gitarzystę, którego nie muszę Wam przedstawiać, ale warto przy tej okazji przypomnieć, że Leszek Winder to nie tylko znakomity instrumentalista, kompozytor, ale także animator bluesa, człowiek, dzięki któremu blues w Polsce jest ciągle żywy i ma się świetnie. To jest przedsięwzięcie, które realizujemy przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, o czym chcielibyśmy wspomnieć, dziękując za to wsparcie. I jeszcze jedna ważna informacja. Te trzy koncerty, poniedziałkowy, wczorajszy i dzisiejszy, muzycy, którzy tutaj się pojawiają, solidarnie, zgodnie dedykują Michałowi Giercuszkiewiczowi. Tak się składa, że popularny i kochany przez nas wszystkich Gier ma poważne kłopoty ze zdrowiem, a my tutaj, grając z myślą o nim, życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że on też w tym towarzystwie wkrótce się pojawi. Przedwczoraj zespół Grzegorza Kapołki, wczoraj Oscillate z Krzysztofem Głuchem przy klawiszach i z całą plejadą znakomitych gości, a dzisiaj Czarny Pies. To jest zespół, w którym występuje plejada nie tylko śląskich, ale także zaprzyjaźnionych ze Śląskiem gwiazd polskiej muzyki z pogranicza bluesa, rocka i jazzu. I to właśnie takie dźwięki będą dominować podczas tego koncertu. Trzymam w ręku bardzo nowiutką, pachnącą ciepło, jak to się popularnie mówi, płytę. To jest najnowszy album Czarnego Psa, Third Obsession. Tę płytę gorąco wszystkim rekomendujemy. Pokażę troszkę z bliska, jak ona wygląda. Proszę spojrzeć na tę okładkę. Płyta wydana w wersji analogowej, a więc w takiej adresowanej, dedykowanej koneserom, właścicielom gramofonów. I aby wejść w posiadanie tej płyty, wystarczy wejść na stronę Metal Mind Productions. To jest renomowana firma, która wydała tę płytę. Tam będą Państwo wiedzieli, jak wejść w jej posiadanie. A teraz po tym być może przy długim wstępie, za który serdecznie przepraszam, czas na muzykę. No i od razu powiedzmy, kto tutaj dzisiaj będzie grał. Krzysztof Kot na perkusji. Teraz robię głęboki wdech i nisko się kłaniam. Krzysztof Ścierański na gitarze basowej. Na razie na gitarze z sześcioma strunami Mirek Rzepa. Jest Jan Gałach na skrzypcach, w słuchawkach, na uszach. Brawo! Brawo, brawo, tak, słyszymy to.
Jest oczywiście Michał Kielak, który będzie grał na harmonice ustnej, a więc na instrumencie, który specjalnie dla niego został stworzony prawdopodobnie. No i lider całego przedsięwzięcia, Leszek Winder. Leszku, przywitajmy się koronawirusowo. I przed wami teraz Czarny Pies. Dosyć gadania, czas na muzykę.
O, brawo, brawo, brawo. Witam wszystkich serdecznie. Krzysiu Ścierański pięknie zagrał solówkę i Jasiu Gałach, Michał Kielak. Witam wszystkich, których nie widzę. Muszę powiedzieć, że granie koncertu w takich warunkach jest z jednej strony przyjemne, bo mamy tu wspaniałą obsługę, świetnie zrobiony dźwięk, jesteśmy goszczeni, piękne miejsce. Z drugiej strony brakuje tego zasadniczego elementu na każdego koncertu, czyli was, którzy tam siedzicie po drugiej stronie tych ekranów, słuchacie naszego grania. Niestety nie ma tej chemii między nami, ale za to jest fizyka i język polski również. Gimnastyka też. Dziękuję, że jesteście z nami. Gramy dalej.
Dziękujemy bardzo, słyszymy te oklaski. O, ale tam ktoś... Dziękujemy uprzejmie. Zagramy teraz utwór dedykowany kompozycję moją Janka Błędowskiego, Kawie, napisaną po śmierci Jurka Kawalca i dedykowaną jemu i przy okazji wszystkim nieżyjącym przyjaciołom muzykom.
Słyszymy was! A w Dona Valley? Co teraz?
Tak, to trzeba sprawdzać, oczywiście. Ponieważ jesteśmy mniej więcej w środku programu, gdzieś tam czuję, że ktoś tam nas słucha i to jest fajne. W Paryżu. Chciałem powiedzieć, że jest pewien gentleman w Nowym Jorku, nasz przyjaciel, gitarzysta, który w tym oddaleniu tęskni, żeby zagrać z nami. Maćku, myślę o tym, żeby zagrać zdalnie z tobą w twoim studiu w Nowym Jorku, żebyśmy połączyli siły, jakieś dźwięki wydobyli. Na pewno się to uda. Pozdrawiam cię serdecznie, Maciej Radziejewski. A drugim gentlemanem, też za wielką wodą, jest Jurek Piotrowski, z którym graliśmy ostatnią trasę rok temu. Było pięknie. Niestety obecna sytuacja nas rozdzieliła, jak wielu ludzi. Ale też go pozdrawiam mocno, Jurek Piotrowski. No i przede wszystkim pozdrawiam mojego przyjaciela, naszego przyjaciela, Michała Giecuszkiewicza, który walczy z chorobą dzielnie. Czekamy na niego. Kocham cię, Michał, wszyscy cię kochamy. Czekamy, żeby grać dalej i tak będzie na pewno. Proszę państwa, Krzysztof Sierański na gitarze basowej, Krzysiu Kot, dwóch dżentelmenów, Krzysztofów, teraz pięknie państwu zagrają, będziemy im przeszkadzać. Przepraszam, czy to jest duet Krzysiek i Krzysiek? Tak, to jest ten duet właśnie, Krzysztof and Krzysztof. I teraz jest ten moment.
Coś pięknego, no naprawdę, no, oni miały. To nie, ja też. Naprawdę, czy ja będę jeszcze mówił w ogóle?
Brawo, Krzysiu. Dziękuję bardzo. Brawo, panie Krzysiu. Ubieram słuchawki, żeby... Zakładam słuchawki. O, żeby właśnie słyszeć tego pana. Wziąłem taki głęboki oddech, wziąłem taki, udało się. Krzysztof Kot na perkusji, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Mirek Rzepa na gitarze, Jasiu Gałach na skrzypcach, Michał Kielak na harmonikach, Leszek Winder. Tam się czai Wojtek Zamorski, który prowadzi ten koncert, ale to jeszcze dwa numery zagramy. Sorry, jeszcze zagramy. Dziękuję bardzo. Thank you.
Jeszcze, 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 jeszcze. Nie musi ze mną na koncerty jeździć. To jest mi potrzebne do pisania, absolutnie, Wojtek. Czakuś, tak? Dobrze poznałem, tak? Czarny Pies, moi drodzy. Dzięki, że jesteście z nami. Czarny Pies dzisiaj w Maku Records w Wojkowicach. Jak wspaniale, jak cudnie ta muzyka brzmi właśnie w tym czarodziejskim miejscu. Leszku, lata 70., apogeum, Krzak, potem Bezdomne Psy, potem Śląska Grupa Bluesowa i teraz Czarny Pies. I tyle lat musiałeś czekać na taki koncert jak ten dzisiejszy. Bez publiczności, tylko w internecie? Czemu tego doczekałem? Naprawdę to jest... do tego się nie przyzwyczaję nigdy, muszę powiedzieć, że brak publiczności to jest dramat dla muzyków grających. A my jesteśmy włóczęgami koncertowymi, właściwie całe życie graliśmy koncerty i brakuje mi bardzo tego kontaktu bezpośredniego. Chociaż wiem, że państwo tam jesteście, z drugiej strony gdzieś w oddali. Ale to tej stronie wielkiej wody. Ale to nie to samo. No ale wystarczy spojrzeć na drugą stronę okładki waszej nowej płyty. Raz jeszcze pokazujemy. To jest album Third Obsession, Czarny Pies. Jeśli ktoś z was chciałby wejść w posiadanie tej płyty, wystarczy wejść na stronę Metal Mind Productions, tam w sprzedaży wysyłkowej ten krążek. W gronie muzyków, którzy brali udział w nagraniu tej płyty na perkusji Jurek Piotrowski, który podobno teraz ogląda nas gdzieś tam koło Chicago. O innej godzinie ogląda. Nastawił sobie budzik. O zupełnie innej godzinie. On zawsze ogląda wszystko o innej godzinie. Warto jeszcze dodać, za chwilę do ciebie wrócę, że cały czas był z nami Michał Giercuszkiewicz. Ja przypominam, że my dedykujemy mu ten koncert. Ja Michała wezmę może tam na tamtą stronę, żeby go było lepiej widać. Michał, mamy nadzieję, szybko wraca ze zdrowia i jak najszybciej oby dołączył do swoich przyjaciół, ale on tutaj cały czas siedział na krzesełku i nam towarzyszył. Leszku, Śląskie Brzmienie to takie wędrujące po śląskich klubach przedsięwzięcie. To te trzy dni tutaj w Wojkowicach, to jest początek dopiero tej trasy. Do końca roku jeszcze dużo koncertów i z tego co wiem, to ta planowana przez ciebie trasa pokrywa się ze Szlakiem Śląskiego Bluesa, przedsięwzięciem realizowanym przez Wojtka Mirka i przez Janka Gałacha. Patronuje temu Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. I w te miejsca będziecie odwiedzać. Słyszałem, że nawet dla potrzeb tej trasy na kilka godzin wznowi działalność słynny i znany choćby z wehikułu czasu dżemu Klub Puls. Będzie bardzo dużo koncertów, znaczy dużo jak dużo. Mam nadzieję, że będą również z udziałem publiczności. Będziemy grali w różnych miejscach. I będziemy tak grali, aż to się w grudniu skończy. W grudniu zagramy, myślę, że w takim samym składzie koncert, który będzie finałem tej trasy, a jednocześnie kolejną edycją nagrody Janka Kyksa z Krzeka, która zostanie wręczona tam. Ja tylko ogólnie bardzo państwu dziękuję wszystkim, ale przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że studio Mac Records, gdzie jesteśmy tutaj, to jest grupa i tutaj koledzy, którzy filmują, właściwie jeden kolega, który tam cisza, koniec, uwaga, wyłączyć telefony, zarządza tym wszystkim pięknie. O, właśnie, to on. No, to on właśnie. To są wspaniali zawodowcy, naprawdę jestem pełen podziwu te trzy dni. Mogliście państwo docenić, jak ten dźwięk jest zrobiony, a przecież jest zrobiony właściwie tak na żywca, bez większych prób i z zaskoczenia, bo ci muzycy przyjeżdżają, grają tutaj. Także wielki ukłon Maku Records po prostu i Paskud ze swoją ekipą, ze swoimi kamerami, ze swoim talentem. Tak jest, brawo.
Muszę powiedzieć, że ci, którzy nas słuchają i obserwują w internecie, też docenili wysoką jakość dźwięku i obrazka z tego studia. To właśnie zasługa tej znakomitej, kompetentnej i, co warto podkreślić, już o tym mówiłem na początku, niesłychanie sympatycznej ekipy, która postarała się nawet o perskie dywany tutaj, żeby było bardziej przytulnie. Mam nadzieję, że jest fruwający, bo chciałbym za chwilę do domu śmignąć na tym dywanie. Nie wiem, czy się uda, ale dowiem się hasła i polecę. Bardzo żal będzie nam opuszczać Maku Records, studio w Wojkowicach. Niedługo spotkamy się w sieci znowu. Leszku, co powinien zrobić ktoś, kto chciałby śledzić tę trasę? Gdzie w internecie szukać informacji na temat kolejnych przedsięwzięć? My jesteśmy w wielkim braterskim uścisku po prostu z Szlakiem Śląskiego Bluesa, z inicjatywą, w której bierze udział również Jasiu Gałach i Wojtek Mirek, ci dwaj dżentelmeni, właśnie Wojtek Mirek i muzycznie Jasiu Gałach, ci dwaj dżentelmeni wyciągają z zakurzonej piwnicy ze strychów po prostu wspomnienie o śląskim bluesie, pięknie je po prostu przedstawiają. I na stronie śląskiego Szlaku Śląskiego Bluesa, głównie na Facebooku i na stronie Śląskie, na Śląskie Brzmienie, jak to się nazywa we Facebooku? Fanpage. Takie mądre słowo. Fanpage. Dziękujemy za podpowiedź, młody człowieku. Dziękujemy bardzo. No właśnie. Ja znałem Page'a, to znałem tylko Jimmy Page'a. No, Zeppelingów. Tak, to słusznie. Encyklopedia wiedzy o Zeppelinach. Krzysztof Ścierański. Dziękujemy, Krzysiu, bardzo. No dziękuję, w każdym razie bardzo dziękujemy. Proszę nas obserwować. To na pewno nas znajdziecie. Tak. Lajkujcie, followersi. A od nas dzięks, dozo, nara i pozdro, tak? Jest, to jest komplet. Czarny pies raz jeszcze, pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Czarny pies jeszcze raz, a my widzimy się niedługo znowu w sieci. Trzymajcie się. Thank you.
Mm-hmm.